Państwa, to wielki zaszczyt dla mnie móc wystąpić w gronie znakomitych matematyków, logików, filozofów. Moja obecność jednak tutaj wymaga kilku słów wyjaśnienia. Można powiedzieć, co robi w tym gronie autor kryminałów i filolog klasyczny. Czyżby to, że tworzę fabuły kryminalne, czasami skomplikowane, albo to, że wiele lat mojego życia poświęciłem na badanie obezwładniająco czasami trudnych tekstów greckich i łacińskich, trudnych składniowo, trudnych semantycznie, przy badaniu, których trzeba było zastosować oczywiście sporo, trzeba było dokonywać analizy rozsądnych możliwości. Czy to mnie uprawnia, żeby tutaj przed Państwem wystąpić? No, niech słowem usprawiedliwienia będzie to, że jestem, darzę logikę miłością nieodwzajemnioną, że logika była dla mnie zawsze jakimś takim horyzontem, który pozwalał mi orientować się w różnych zagadnieniach, ale dodajmy, poznałem ją stosunkowo niedawno, co jeszcze bardziej może Państwa zdziwić, co jeszcze bardziej może poddać wątpliwość moją obecność. Poznałem ją stosunkowo niedawno. Przeszedłem taki przyspieszony, prywatny kurs logiki. Później jeszcze poznałem trochę, liznąłem teorię modeli. Chodziłem pół roku, właściwie, przepraszam, pół semestru do pana profesora Newelskiego na wykłady z podstaw matematyki. Owszem, dużo czytałem na ten temat, ale jednak jestem tutaj w tym gronie, no, można powiedzieć, żałosnym dyletantem. Jednak ta logika wskazywała mi pewien kierunek, ponieważ usiłowałem zadawać jej pytania. Pytania, na które właściwie nie było odpowiedzi. Dlatego, że logika formalna i język, w którym zadawałem te pytania, to były dwa różne języki. Ja zadawałem logice formalnej pytania w języku filozofii i nie znajdowałem odpowiedzi. Ponosiłem porażkę za porażką. Klęskę za klęską. Można by rzec za Seneką, że śmieszną rzeczą jest starzec uczący się abecadła. Proszę Państwa, jestem w 52 roku życia, jak mówi starożytni, a granica starości według Platona to był 54 rok życia. Otóż, no, tutaj granicy się zbliżam w rozumieniu starożytnym, więc śmieszną rzeczą jest, że ja grubo po 40 zainteresowałem się logiką formalną na tyle, żeby zadawać jej, przepraszam, na tyle miałem wysoko postawione oczekiwania, by zadawać jej takie oto pytania. I już miałem zarzucić to wszystko, już miałem się poddać, kiedy w ręce wpadła mi książka, wtedy to jeszcze raz powiedziałem, komputeropis, książki profesora Kisielewicza, Logika zdrowego rozsądku, i tam wyczytałem takie oto zdanie. Skoro logika formalna, to jest jeden z cytatów na Państwa ulotkach, na tych ulotkach, które Państwu dałem, a skoro logika formalna ma niewielkie zastosowanie w praktyce rozumowań matematycznych, to doprawdy trudno się spodziewać, że może być przydatna w praktyce rozumowań pozamatematycznych. I to jedno zdanie oraz jeszcze kilka ustaleń i konstatacji dało mi nadzieję. Nadzieję. Teza moja jest taka. Książka profesora Kisielewicza wskazuje drogę wszystkim tym, którzy wstąpili w krainę logiki formalnej i się gorzko rozczarowali. Znaczy rozczarowali się dlatego, że nurtowały ich pytania filozoficzne, a nie znaleźli w logice formalnej odpowiedzi. Książka ta, tu powtórzę opinię profesora Szlachcica, książka ta jest, mówi nam, że można precyzyjnie stawiać pytania i precyzyjnie szukać na nie odpowiedzi w przeświadczeniu, że racjonalność jest jakąś wartością. W przeświadczeniu, że żyjemy, no, by użyć języka starożytnym, w świecie przepojonym logosem, rozumnością pewną. Otóż wróciłbym uwagę przede wszystkim na dwa zagadnienia, najistotniejsze tutaj w tej książce, mianowicie na empiryczną teorię znaczenia oraz na konspekt argumentacyjny. Te dwa zagadnienia pozwalają, po pierwsze, prowadzić zrozumiały,
intersubiektywny, co podkreślam, dyskurs o filozoficznych tekstach, bez konieczności wcześniejszej jakiejś straszliwie rozbudowanej propedeutyki terminologicznej. To jest dla mnie wielka zaleta tej książki. Po drugie, co jest ważne, ta teoria argumentacji pozwala obnażać pustosłowie, które często istnieje w tekstach filozoficznych. Ja zastosowałem teorię argumentacji profesora Kisielewicza do badania filozofii Fryderyka Nietzschego. I niektórych fragmentów tam, które badałem, niektórych zdań, które są powtarzane jak mantra, na przykład człowiek to chore zwierzę. Starałem się analizować tego typu zdania i dochodziłem do przekonania, że obcuję z pustosłowiem. Ale nie będę mówił tutaj o negatywnym wydźwięku czy o negatywnym zastosowaniu teorii Kisielewicza. Przepraszam, mówię, nie użyłem profesora, ale to nie wynika z mojego braku szacunku do pana profesora, tylko tak się mówi twierdzenie Gödla, to można powiedzieć argumentacja Kisielewicza. Będę czasami pomijał tytuł, przepraszam. Otóż pozwala po pierwsze ten dyskurs prowadzić, po drugie obnażać pustosłowie. Ja się ograniczę tylko do pierwszego tego zadania, czyli do tego dyskursu. Badałem, z racji moich zainteresowań, mojego wykształcenia, jestem filologiem klasycznym, czytam teksty autorów starożytnych. Otóż jest bardzo interesujący passus u Marka Aureliusza, mają Państwo w swoich cytatach, bardzo interesujący takiej oto treści. Przecież natura wszechcałości nie popełniłaby tak dużego błędu, żeby dobre i złe rzeczy przydarzały się na równi dobrym ludziom i złym, bez żadnej różnicy. Śmierć, życie, sława i niesława, ból i przyjemność, bogactwo i bieda, wszystko to na równi przydarza się ludziom dobrym i złym, nie będąc przy tym ani piękne, ani szpetne. A zatem ani dobre, ani złe, mówi Marek Aureliusz. Argumentacja tego passusu jest następująca. Złe i dobre zdarzenia spotykają ludzi, zarówno złych, jak i dobrych. Złe i dobre, on tam mówi też szpetne i piękne, ale w terminologii, w języku technicznym stoików dobre to znaczy piękne, złe to znaczy szpetne. Otóż spotykają te zdarzenia bez wyjątku. Natura wszechcałości, mówi Marek Aureliusz, czyli tam opatrzność, bogowie, logos, jakbyśmy to nie nazwali, jest sprawiedliwa. To jest przekonanie oczywiste dla starożytnych, jest sprawiedliwa stoików. Jak zatem mogłaby natura sprawiedliwa popełnić taki duży błąd, by przypadkowo dawać ludziom dawać ludziom zdarzenia dobre i złe, czy udział w złych i dobrych zdarzeniach. Przecież człowiek dobry, który doświadcza zła, albo człowiek zły, który doświadcza dobra, to jest jakieś zaprzeczenie intuicyjnie pojętej sprawiedliwości, opatrzności. To jest, dotykamy tej problemu teodycealnego, powiedzmy. I w tym momencie Marek Aureliusz usiłuje ten problem rozwiązać następująco. Nie ma zdarzeń dobrych i złych, mówi, tylko są zdarzenia obojętne, co jest zresztą charakterystyczne dla w ogóle teorii czy idei stoickiej. Są zdarzenia obojętne. Uwaga, on przyjmuje istnienie opatrzności za pewnik. Istnienie sprawiedliwej opatrzności za pewnik, przyjmuje Marek Aureliusz. Otóż chciałbym spróbować przekonać odbiorcę mojego komunikatu językowego w tej intersubiektywnym dyskursie, czyli musi być nadawca i odbiorca, to jest warunek oczywiście. Chciałbym przekonać, że rzeczywiście zdarzenia wcale nie są dobre, ale nie są złe, ale są obojętne. Chciałbym tę argumentację Marka Aureliusza uzasadnić, używając metod proponowanych przez profesora Kisielewicza. Jak to zrobię, zaraz Państwu pokażę. Uzasadnienie, proszę Państwa, obu tych tez, po pierwsze, że jest opatrzność i że są zdarzenia ani dobre, ani złe, tylko obojętne, uzasadnienie tych tez przekracza moje możliwości i kompetencje. O opatrzności nie będę wypowiadał, bo to przekracza moje możliwości intelektualne. Natomiast zastanowię się przez chwilę na temat ujednolicenia, określenia jednym przymiotnikiem zdarzeń dobrych i złych. Jednym, żeby to było wiarygodne dla wszystkich. Mam nadzieję. Proszę Państwa, takiego dokonałbym konspektu argumentacyjnego. To jest na tej samej stronie. Konspekt argumentacyjny Marka Aureliusza. Z tego zdania możemy wypreparować takie oto zdania. Takich oto pięć zdań. Pierwsze zdanie. Opatrzność nie popełnia dużych błędów. Zdanie drugie. Gdyby dobrze i źli doświadczali w tym samym stopniu dobrych i złych zdarzeń, to byłby to duży błąd opatrzności. A jednak dobrzy i źli doświadczają w tym samym stopniu dobrych i złych zdarzeń, to albo opatrzność nie istnieje, albo te zdarzenia nie są dobre ani złe. Należałoby tutaj włączyć
dwa sądy, które są tutaj implicytne w tym tekście. To takie sądy, powiedzmy, no, nazwałbym je entynematyczne. Sąd pierwszy, opatrzność istnieje, sąd drugi, opatrzność jest sprawiedliwa. Dochodzimy w tym momencie do takiej oto argumentacji. Opatrzność istnieje, to jest pierwszy sąd. Drugi, opatrzność nie popełnia dużych błędów. To jest, proszę Państwa, na drugiej stronie, rozszerzony konspekt argumentacji Marka Aureliusza. Nie popełnia dużych błędów, opatrzność jest sprawiedliwa. Teraz, gdyby dobrzy i źli doświadczali w tym samym stopniu dobrych i złych zdarzeń, to byłby to duży błąd opatrzności i byłaby ona niesprawiedliwa. Kursywą zaznaczam te przesłanki entymematyczne, powiedzmy, że te sądy tutaj, które są implicytne. A jednak dobrzy i źli doświadczają w tym samym stopniu dobrych i złych zdarzeń, a zatem doświadczają niesprawiedliwości. No i albo opatrzność popełnia duże błędy i przez to jest niesprawiedliwa, albo zdarzenia uznane za dobre i złe nie są w rzeczywistości ani dobre, ani złe. Zdanie pierwsze jest stoickim aksjomatem. Opatrzność istnieje. Gdybym od tego wyszedł, proszę Państwa, ja mógłbym spróbować uzasadniać te zdania, każde po kolei, używając teorii empirycznego znaczenia profesora Kisielewicza. Czy ta teoria mówi nam tak? Jeżeli mamy zdanie P, jak się przekonać, że P? To jest pytanie Kisielewicza, a potem jest eksperyment myślowy. Przekonamy się, że P, jeżeli dokonamy takiej, a nie innej procedury. To jest procedura Kisielewicza, ja to bym nazwał w skrócie. A zatem ja mogę każde z tych zdań tutaj próbować to robić, ale wtedy musiałbym zacząć od zdania opatrzność istnieje. Aby zacząć od zdania opatrzność istnieje, musiałbym Państwa zaprosić, i tu uwaga, cytuję, do krainy logiki wizji. To już nie byłaby logika zdrowego rozsądku, to by była logika wizji. Tak o niej pisze Michał Heller, to jest jeden z cytatów u Państwa. Drugi, trzeci cytat, który brzmi: wizji nie da się skomponować z logicznej sieci wynikań. Poczynając od wyjściowych założeń, wizji trzeba dać się ogarnąć i zacząć myśleć jej kategoriami. W takim przypadku argumentacja przenika się ze zrozumieniem znaczenia. Zdania na temat wizji poza wizją nic nie znaczą lub mają znaczenie inne od zamierzonych przez autora wizji. Uznawanie wizji dokonuje się przez stopniowe odkrywanie znaczeń. Michał Heller. Proszę Państwa, trzymając się logiki zdrowego rozsądku, muszę wszystkie te zdania, które były w tym konspekcie rozszerzonym, pierwsze sześć zdań muszę odrzucić. Dlatego, że one się opierają na tym aksjomacie, którego nie mam wstępu, a przynajmniej mogę tego zaprosić swojego słuchacza, ale wiem, że to będzie oparte raczej na zaufaniu do mnie niż na zdroworozsądkowej argumentacji. Biorę tylko ostatnie. Zdarzenia dobre, zdarzenia uznane, siódme zdanie, zdarzenia uznane za dobre i złe nie są w rzeczywistości ani dobre, ani złe. Proszę Państwa, chcę te zdarzenia ujednolicić, nazwać jednym przymiotnikiem. Jeszcze raz przypomnę, jakie tak to jest rozbieżność. Zdarzenie z rzeczy zwane złymi lub dobrymi z punktu widzenia zwykłego człowieka nie są ani dobre, ani złe z punktu widzenia Marka Aureliusza, z punktu widzenia filozofa stoickiego. Na przykład złamanie nogi dla człowieka zwykłego jest oczywiście złem, natomiast dla Marka Aureliusza nie. Czy da się usunąć tę sprzeczność między tymi światami dwoma? Czy da się usunąć sprzeczność, czy też musimy uznać, że świat zwykłego człowieka i świat filozofa są to światy radykalnie i ostatecznie rozbieżne? Myślę, że nie. Że można tutaj próbować, a to na to pytanie stoicy by nigdy nie odpowiedzieli, nie przystali. Dla nich światy te się przenikają. Każdy człowiek jest filozofem, mówią stoicy. Taki, który żyje według natury. Mniejsza o to, co jest według natury, katafizm po grecku, nie będę teraz objaśniał, mniej więcej to znaczy zgodnie z logosem, zgodnie z opatrznością. Tacy, którzy wierzą, czy zgadzają się na przeznaczenie. To co Nietzsche, tak przeze mnie krytykowany wcześniej, nazwał, a alkiemię nazwał i właściwie amor fati, miłość do losu. Proszę Państwa, oto konspekt argumentacyjny, który ma uzasadnić opinię Marka Aureliusza. To jest próba uzasadnienia na drugiej stronie, próba uzasadnienia opinii Marka Aureliusza, konspekt argumentacyjny. Ja tak staram się uzasadnić opinię, że nie ma zdarzeń dobrych ani złych. Oto jak. Po pierwsze, każde zdarzenie ma dla agensa, agens to jest podmiot, agens to jest pojęcie techniczne z gramatyki, mówmy podmiot lepiej tutaj. Każde zdarzenie ma dla podmiotu więcej niż jeden skutek. Każdy skutek ma więcej niż jeden podskutek.
Skutki i podskutki można ułożyć w hierarchię od najmniej do najbardziej pożądanych przez podmiot. Niektóre skutki i podskutki skrajne są określane subiektywnie dobrem i złem. Skutki nieskrajne akceptujemy i z mniejszym lub większym oporem nazywamy je ambiwalentnymi. Nasz dyskomfort jest spowodowany tym, czego nie akceptujemy. Nasz dyskomfort nie jest spowodowany tym, co akceptujemy. Jeśli zaakceptujemy wszystkie skutki i podskutki, to zostaną one zaakceptowane. Niektóre skutki i podskutki nie będą ani dobre, ani złe, ale wszystkie zostaną ujednolicone jako zaakceptowane. Nasz dyskomfort zniknie. Mamy 10 zdań. Każdy z nich teraz będę argumentował, uzasadniał używając argumentacji profesora Kisielewicza. Każde zdarzenie ma dla podmiotu więcej niż jeden skutek. Pytanie się pojawia takie. Jak się przekonać, że każde zdarzenie ma dla podmiotu więcej niż jeden skutek? Ponieważ jestem językoznawcą, szedłem z językowego punktu widzenia. Przyjąłem z Narodowego Korpusu Języka Polskiego, z korpusu internetowego, wybrałem losowo 20 różnych czasowników, w których, które budują zdania, w których to zdania człowiek jest podmiotem zdania, gramatycznym podmiotem. Wziąłem czasowniki w czasie przeszłym, zdarzenie się musi wydarzyć. Oto przykład. Na kolejnej kartce, którą Państwu dałem, mamy oto przykład. Wziąłem sobie z tych 20 zdań zdanie: człowiek dążył do ozdabiania sobie życia przedmiotami pięknymi. Państwa, znalazłem tutaj trzy skutki, a mówiąc lepiej, są trzy zdarzenia, które następują po tym, że człowiek dążył do ozdabiania sobie życia przedmiotami pięknymi. Ja wiem, że teraz dokonuję tej straszliwej rzeczy, że skutek mieszam zdarzeniem następującym po zdarzeniu A, ale zdaję sobie z tego sprawę. Chodzi mi o zdarzenie, które następuje potem. I mamy oto takie te trzy skutki. Osiągnął swój cel, czyli mieszkał w przedmiotach pięknych, nie osiągnął swego celu, ukradł komuś przedmiot piękny. Proszę Państwa, mamy zdarzenia skrajne, osiągnął swój cel, mieszkał wśród pięknych przedmiotów, mówimy: dobrze, to jest dobro. Dobrze się stało. Ukradł komuś piękny przedmiot, mówimy: źle, zło, pełnił zło. Nie osiągnął celu, no jest to, powiedzmy, obojętne. Proszę zobaczyć, każdy z tych skutków ma swoje podskutki. Na przykład osiągnął swój cel, czyli mieszkał wśród przedmiotów pięknych. Mamy tak: było mu błogo, przyjemnie, to jest dobro. Imponował innym, no, a obojętne. Brał udział w aukcjach, by zdobyć kolejne przedmioty, obojętne. Doznawał zawiści i agresji. Zły skutek tego działania. I tak mam wszędzie, proszę Państwa. Każde zdanie ma swoje skutki i podskutki. Każde z tych 20 zdań, które znalazłem, i zawsze skutki i podskutki skrajne mogą być przez nas wartościowane jako dobre lub złe, a te, które są w środku, ich jest najwięcej, są obojętne. Proszę Państwa, zatem pierwsze i drugie zdanie, i trzecie nawet, próbowałem uzasadniać, używając, nawet czwarte, używając piąte, używając argumentacji czy teorii empirycznego znaczenia zdań zaprezentowanej przez profesora Kisielewicza. To, czego nie akceptujemy, zdanie szóste, powoduje nasz dyskomfort. Jak się przekonać, że to, czego nie akceptujemy, powoduje nasz dyskomfort? To dochodzimy do jednego zdania, które moim zdaniem w książce przez profesora Kisielewicza jest trochę niedowartościowane. To jest zdanie, które występuje w rozdziale, w którym się mówi o zdaniach analitycznych. Tam jest takie zdanie. Jak się przekonać, że po wtorku następuje środa? Profesor Kisielewicz mówi: należy dać użytkownikowi języka polskiego pytanie, zadaj mu pytanie. Czy po wtorku następuje środa? Każdy użytkownik języka polskiego odpowie: tak, to prawda. Chyba że mamy do czynienia z wtorkami filozoficznymi w Café Fanato, że czasami wtorek wypada w czwartek albo w piątek, ale to mniejsza o to. W każdym razie, proszę Państwa, mamy tę sytuację zdania, które bym nazwał ankietowym albo ankietowalnym, jak kto woli. Chodzi o to, żeby użytkownicy języka polskiego postawić im takie pytanie. Postawmy takie pytanie szóste. Jak się przekonać, przepraszam, jakie postawimy pytanie użytkownikowi języka polskiego, żeby sprawdzić, że to, czego nie akceptujemy, powoduje nasz dyskomfort? Musimy zrobić katalog różnych zdarzeń. To oczywiście są wielkie badania, ale dokonajmy eksperymentu myślowego w tym momencie. Mogę powiedzieć z dużym, wydaje mi się, że można zaryzykować stwierdzenie, że to, czego nie akceptujemy, powoduje nasz dyskomfort.
No to z tego logiczny wniosek jest taki, że to, co akceptujemy, nie powoduje naszego dyskomfortu. Zdanie siódme. Jeżeli zaakceptujemy wszystkie skutki i podskutki, to zostaną one zaakceptowane. I to jest, tutaj mamy do czynienia, proszę Państwa, no, z czymś, co powinniśmy nazwać tautologią, czy też możemy to nazwać jakimś zdaniem analitycznym. Już nie są dobre ani złe, zostają przez nas zaakceptowane. I w związku z tym są zaakceptowane, to jest zdanie dziewiąte i nasz dyskomfort znika. Proszę Państwa, oczywiście wiem, że byłbym naiwnym człowiekiem, gdybym miał powiedzieć komuś, złamiesz nogę, a jeżeli to uznasz wcześniej za zdarzenie obojętne, to nie będziesz czuł dyskomfortu. Oczywiście nie mogę tak powiedzieć. W związku z tym, no tutaj można sięgnąć do Gombrowicza i powiedzieć, dlaczego zachwyca, jeżeli nie zachwyca, prawda? Otóż, jak się przekonać, że ta teoria ma coś wspólnego z praktyką? Ta teoria, proszę Państwa, w wykonaniu takiego dylewanta jak ja, jest tutaj do zaakceptowania. Ale czy jak się przekonać, że to coś ma wspólnego teoria z praktyką? Proszę Państwa, można tutaj zgłosić pewne postulaty, bo książka Kisielewicza nam pokazuje, że można to pewne postulaty zgłaszać i te postulaty, które są nawet w chwili obecnej nierealne, są zdania, których nie można teraz zbadać, w przyszłości takie będą. Jest znamienne zdanie profesora Kisielewicza, jak się przekonać, że Bóg istnieje. Jest cały wywód na ten temat. Nie będę go teraz przytaczał. Bardzo interesujący, ale mówi nam o tym, że daje nadzieję, że kiedyś będzie to być może możliwe, a teraz jest sensowne stawianie takiego pytania. Jest sensowne. To jest ważne dla mnie. Proszę Państwa, a zatem możemy powiedzieć tak. Drogi słuchaczu, na przykład, jeżeli o to chcemy przekonać, spójrz, mamy szereg różnych tutaj zdań. Tylko skrajne są dobre i złe, wszystkie środkowe są obojętne. Jeżeli uznamy, że właściwie sama definicja zdarzenia jest bardzo trudna, że zdarzenia się ze sobą przeplatają, że zdarzenia są nieciągłe, tworzą pewne kontinuum, gdzie postawić granice między zdarzeniem jednym a drugim, to możemy powiedzieć, że to, co akcentujesz, to, co uważasz za złe, będą to tylko punkty w tym kontinuum. Większe lub mniejsze, ale tylko punkty. I teraz możemy robić takie grafy, podgrafy, możemy to ad infinitum robić, prawda? Ale zawsze jak spojrzymy na to statystycznie, będzie więcej zdarzeń obojętnych niż złych. Będzie mniej prawdopodobne, że ktoś pójdzie samym szeregiem złych zdarzeń. Że każdy skutek i podskutek będzie zły. Jest to o wiele mniej prawdopodobne. W związku z tym mówimy słuchaczowi, naszym odbiorcy, naszego tego dyskursu, że łatwiej ci będzie zrozumieć, jeżeli zobaczysz, że większość zdarzeń będzie obojętnych, łatwiej będzie zrozumieć być może to, co nazwał Fryderyk Nietzsche amor fati. Ale wciąż nie traci pytanie praktyczne. Co z tego, że rozwój wypadku ja zaakceptuję przed złamaniem nogi? Kiedy ja złamię tę nogę, to będę i tak cierpiał. A to wykaże każdy eksperyment myślowy. Każde zdanie, jak się przekonać, że jeżeli weźmiemy, powiedzmy, terminologię profesora Kisielewicza. Co z tego? Niezależnie od mojej zgody wcześniejszej, którą ja wyrażę na cierpienie, i tak potem będę cierpiał. Starożytni stoicy, ci najbardziej, powiedzieliśmy, hardkorowi, radykalni, tak zwana stara stoa, Chryzy, Zenon, oni by powiedzieli, nie będziesz cierpiał. Wcale, jeżeli to przyjmiesz. Ale stoicy średni, Seneca, Epiktet, Marek Aurelius, powiedzieliby, na to są miejsca, można przytaczać, będziesz cierpiał, owszem, ale będziesz cierpiał mniej. To cierpienie zniesiesz. Mówi Epiktet, cierpienie jest albo słabe, bo je zniesiesz, albo jest ostateczne, ekstremalne, bo go nie zniesiesz, nie będziesz więcej cierpiał. Tak powiedział Epiktet. Proszę Państwa, zatem oni powiedzieliby, będziesz cierpiał, ale będziesz cierpiał mniej. Seneca mówi, quid est enim novi, hominem mori, cuius tota vita... to nie jeden cytat. Seneca powiedział, non sentire mala sua, non est hominis et non ferre, non est vivi. Co znaczy? Nie odczuwać swoich cierpień nie godzi się człowiekowi. Nie potrafić ich znieść nie godzi się mężczyźnie. Tak powiedział Seneca. Oczywiście idea męskości jest tutaj starożytny. Można by o tym bardzo wiele mówić. Proszę Państwa, nie mógłbym o tym wszystkim mówić, gdyby nie logika zdrowego rozsądku, gdyby nie
lektura książki Andrzeja Kisielewicza. Badacze Marka Aureliusza, którym bym, gdybym opisał, mówił moim studentom, już nie jestem pracownikiem naukowym, ale byłem przez całe lata i zawsze starałem się przekonać moich studentów, gdybym ich starał się przekonać do Marka Aureliusza, musiałbym im powiedzieć: wejdźcie w moją wizję, czy wejdźcie w wizję Marka Aureliusza. Oni mogliby wejść, mogliby nie wejść. Natomiast jeżeli ja użyję argumentów, które są z krainy rozsądku, to zupełnie będzie inaczej mój dyskurs wyglądał. Oczywiście ktoś pamiętający ból złamanej nogi nigdy może nie pokonać bariery psychologicznej i nie dać się przekonać tej logice, czy temu rozumowaniu. Gdybym Państwu powiedział, że sprawdziłem to na sobie samym, albo że sprawdzili to moi koledzy z ruchu neostoickiego, to wtedy musiałbym zaprosić Państwa do logiki wizji. A tego nie chcę robić. Wtedy musiałbym Państwa zaprosić do wejścia ze mną w logikę wizji i nie byłoby dla mnie miejsca na tym sympozjum. Dziękuję Państwu za uwagę.